Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś będziemy zamawiać frytki. Ktoś zapytał mnie w komentarzu, jak powiedzieć po angielsku na przykład dwa razy frytki, albo trzy razy frytki, albo proszę raz frytki, małe frytki, duże frytki i tak dalej. Przenosimy się przed ekran. Okej, moi drodzy, zaczniemy może od zamówienia jednej rybki i frytek, jak to Brytyjczycy często zamawiają. Zamówimy sobie dorsza. Uwaga na wymowę. Nie ubezwieczniamy, czyli nie ty, tylko trzeba przeczytać dy. No i pasuje zrobić jeszcze aspirację, czyli wybuch w jamie ustnej. Cod. Cod. One large cod and a small chips, please. No mamy tu oczywiście brytyjskie frytki, czyli chips. No i nie wiem, czy zauważyliście, podkreśliłem wam, generalnie frytki są w liczbie mnogiej, tak? Bo to nie będzie jedna frytka. Ale jako porcja, jako danie, traktujemy to za jedną rzecz. W związku z tym mamy e, tak? No bo e normalnie dajemy do rzeczowników w liczbie pojedynczej. Czyli ta porcja frytek, mała porcja frytek, jest traktowana właśnie za jedną rzecz, czyli a small chips, please. No i pamiętamy właśnie, że frytki są inaczej w brytyjskim, inaczej w amerykańskim. Brytyjczycy mówią chips, a Amerykanie mówią French fries. Oczywiście czasami można skasować French, żeby było szybciej. Czy Brytyjczycy używają słowa fries? Tak, jeżeli są na przykład w McDonaldzie czy w KFC, gdzie po prostu tak to jest nazywane w karcie. Okej, idziemy dalej. No to teraz zamówimy dwie porcje frytek. No i my bardzo często mówimy dwa razy, tak? Dwa razy duże frytki i raz małe, tak? Czyli łącznie mamy jakby trzy porcje frytek. Dwie duże i jedna mała. W związku z tym można to powiedzieć na dwa sposoby. Na przykład tak. Najpierw dwa razy duże frytki, tak? Czyli two large fries, albo chips po brytyjsku, and a small i małe. No i można dodać fries i małe frytki lub chipsy w brytyjskim. Ale wiadomo, żeby było szybciej, no to już nie powtórzymy frytki, czyli po prostu two large fries and one small. I generalnie często usłyszymy tak jak tu e, no bo e znaczy właśnie jedne. Ale na siłę można tu też powiedzieć jedne frytki, czyli one. Jednak oni preferują e. Natomiast tu, z uwagi na to, że padł inny liczebnik, po prostu zaczynam je liczyć, tak? Tu policzyłem dwie, no to tu policzyłem jedną. Dlatego tu bardzo ładnie brzmi one. Czyli two large fries and one small. Kropka, ewentualnie właśnie fries. No ale z uwagi na to, że mamy trzy porcje frytek, no to można ująć to też tak. Czyli three fries, tak? Trzy razy frytki. Two large and one small. Czyli dwie duże i jedna mała porcja. No to teraz zamówimy sobie jeszcze burgera i kole. Nie żebym namawiał, ja takich rzeczy osobiście w ogóle nie jem. Dwa burgery, dwa razy małe frytki i dwie duże kole. Czyli pamiętajcie, nie ma w ogóle tak, że używamy jakiegoś słowa razy w języku angielskim, tak jak my to robimy w polskim, tak? Czyli tu normalnie liczymy, czyli two burgers, dwa razy małe frytki, czyli two small fries. No i znowu liczba mnoga. And two large cokes, tak? Dwie duże kole. Zauważcie, że jak pada to słowo duży, mały, no mały to wiadomo, że small, jak pada duży, duża cola, tutaj był duży dorsz, co jeszcze mieliśmy, czy te duże frytki, to używamy słowa large, a nie big. Okej, moi drodzy, idziemy dalej, czyli zobaczcie, co się może stać. Three fries, poza kontekstem, nie wiadomo, o co chodzi. Czy o trzy porcje frytek i my powiemy trzy razy frytki, please, czyli poproszę, czy też dosłownie trzy frytki, trzy sztuki gdzieś tam leżą na przykład na ziemi, tak? Czyli three fries jest dwuznaczne tak naprawdę. To samo z two fries i tak dalej. Nie wiadomo, czy dwie porcje, czy leżą gdzieś dwie frytki. No i przykładowo, ha, three fries on the floor, clearly dogs are not allowed in here. O, zobacz, trzy frytki na podłodze. Ewidentnie psy dosłownie are not allowed in here. Nie są pozwolone tutaj, tak? Czyli nie wolno tutaj wpuszczać psów, no bo pewnie by je zjadły. Tak czasami dla dowcipu mówią.
No i teraz trzy frytki już jako porcja. Zamawiamy. We'll have, tak, takim sposobem zamawiamy. We'll have, my powiemy weźmiemy, tak? No to weźmiemy dwie kanapki rybne. We'll have two fish sandwiches, a burger and three fries, tak? Burgera, no i trzy, no i my musimy dodać razy frytki, ewentualnie trzy porcje frytek, to akurat nie jest określona wielkość. No i skoro frytki są policzalne, tak, tutaj były trzy frytki, no to może być też jedna frytka, tak, jedna jakaś taka wyschnięta frytka gdzieś leży, no i mamy taki przykład. I was looking for change in my car seat, but all I found was this dead french fry, tak? Czyli szukałem drobnych na siedzeniu w samochodzie, ale wszystko co znalazłem to ta, no i my powiemy wyschnięta, oni powiedzą martwa, martwa frytka. Chyba robiliśmy na ten temat lekcję odnośnie roślin, bo my też powiemy, że roślina uschła, a tam było, że właśnie zmarła. Jak znajdę, to podlinkuję. I kolejny krótki dialog. Jesteśmy w jakiejś tam knajpie i pytam się na przykład kolegi, what did you order? Co zamówiłeś? No i tu wam dałem przykład, że po jednej sztuce, czyli a burger, a small coke and a small fries, tak? Czyli jednego burgera, no i właśnie nie będzie jednego, tylko e. Małą kolę też e, no i małe frytki e, tak? Tu naturalnie wszędzie wygląda e, no bo nie liczymy. Jakby tu były inne liczebniki, to ewentualnie tu można by dać one. Ale skoro nie było, to dajemy e. A small fries w amerykańskim i tu dokładnie to samo, tylko oczywiście chips, a small chips w brytyjskim. Uwaga, Amerykanie czasami mówią na porcję a small fry, czyli nie robią liczby mnogiej, ale to nie jest do końca poprawne i wielu się to nie podoba. No ale coś takiego spotkacie. No i na sam koniec znowu jedna pojedyncza sztuka. Ktoś tam sobie na przykład je frytki i ja chciałbym skosztować. I się pytam, mogę frytkę? Tak, w sensie jedną. Can I have a French fry? Sure, you can have more. Oczywiście, możesz wziąć więcej w nawiasie frytek. Można dodać, ale nie trzeba. If you want, I'm done. Ja jestem skończony dosłownie, a po naszemu pewnie było już skończyłem jeść, już więcej nie chcę. Dzięki, trzymajcie się.